Witam wszystkich entuzjastów gier strategicznych i nie tylko. Zapraszam do kolejnego odcinka z grom ARA History Untold. Tym razem rozpoczynamy ze statkami, które zbliżają się tutaj do naszego Bagdadu. To są statki naszych przeciwników, dokładnie gańczyków. Riremki, które tutaj sobie przyjeżdżają, przypływają. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wydaje mi się, że musimy w Bagdadzie troszeczkę tutaj zadziałać i sobie centrum miasta, że tak powiem, obstawić zwiadowcą chyba. Wydaje mi się, że to jest dobre rozwiązanie, bo zobacz, co się stało tutaj z centrum miasta naszym. Centrum świata. Tutaj sobie podszedł nasz Inek i zablokował nam całą strefę. Zobaczcie, wielkie palnisko jest wyłączone i warsztat też nie działa. Nie wiem, czy to tutaj jest też widoczne. Jest, dokładnie. Wielkie palenisko wytwarzanie zostało wstrzymane. Tylko przez to, że stanęli swoim zwiadowcom na tym polu. Dlatego musimy tym jak najszybciej tutaj przejść. I zobaczmy, dwie tury. W dwie tury tu przejdzie i to będzie, mam nadzieję, odblokowane. Zobaczymy, co się stanie. A w Bagdadzie chyba zrobimy sobie jeszcze jednego zwiadowcę. On jest bardzo drogi, kosztuje 75 zł i 50 surowców, ale wydaje mi się, że chyba nie mamy innego wyjścia. Chociaż to są niby statki, tak? To są statki. I tutaj nie ma armii, ale armia może przypłynąć. Armia może przypłynąć. I nam mogą stanąć na Bagdadzie i w ogóle nie będziemy mogli tutaj zmobilizować naszych jednostek. Dlatego zróbmy to. Tak na wszelki wypadek. Zróbmy to tak na wszelki wypadek. Trzy tury to długo, ale załóżmy, że jest ok. Udało się przyłączyć region. Dobrze. Poza tym kolejny region też się udało przyłączyć. Ok. I jeszcze jeden region się udało przyłączyć. Ok. Aż trzy regiony. Teraz tak, wytworzono. Strasznie dużo rzeczy wytworzyliśmy. Zauważono wroga. No to też jest właśnie taki sobie chodzący wróg, który nam może tutaj blokować miasta. No ale mi się wydaje, że stolica jest najważniejsza. Wróg na naszym terytorium. Wiemy. Grecja zmieniła się z zaufania w sojusz. Ok, to wiemy. Raport z bitwy. Tutaj wygraliśmy. Dostaliśmy też na pewno punkty prestiżu. I teraz tutaj weźmiemy awansuj na poziom drugi. To dobrze. Wędliny zostały zużyte i jednostka, która jest w tej chwili tutaj i sobie chodzi. No nie wiem, co ty tu jeszcze możesz zrobić w zasadzie. Chciałem wiedzieć, gdzie są nasi przeciwnicy, skąd oni przypłynęli. Ale jaki oni mają znak? Mają takiego żurawia? Gdzie my mamy takich tutaj? Trudno mi powiedzieć. Trudno mi powiedzieć, moi mili. Wejdźmy w takim razie w tym miejscu, w to miejsce. Nowe wydarzenie było. Kłująca prośba. O, tu mamy złe stosunki z nimi. Minus jedna sztabka metalu. No damy im tam jedną sztabkę metalu. Od tego nie zbiedniejemy. Nowe wydarzenie, niekończące się teatry wojny. Xerxes. Utręczony posłaniec wkracza na twój dwór z prośbą od zagranicznego przywódcy. Jakiegoś czasu są oni w stanie wojny, chociaż zacięte bitwy chwilowo ustały, nie ufają swojemu wrogowi, że w pełni
złoży broń, dopóki nie zostanie do tego zmuszony. Proszę o broń, aby zapewnić sobie zwycięstwo raz na zawsze. Wypięć sztabek metalu. Chyba tyle, dokładnie tyle, co mamy. Ach, jej, jej, jej. Ale nie chcę mieć z nimi wojny. Nie chcę mieć z nimi wojny. Plus 5% siły jednostek w armii. Na 5 tur. A, to tego też nie potrzebujemy. Kurczę. Potrzebujemy z nimi lepsze stosunki. No niby te sztabki tam produkujemy, tak? Ile? 2 natury. Okej, okay, zróbmy to. Będziemy mieć z nimi dobre stosunki. Miasto zostało zburzone, a tym samym zniszczone. No wiadomo. Zburzone, a tym samym zniszczone. Katapulta kończy szkolenie w prowincji Bagdad i trafia do rezerw. Okej. Okay. No i tutaj mamy centrum świata. Nasze centrum świata. I cóż my tutaj możemy ciekawego zrobić? Cóż my tutaj takiego ciekawego możemy zrobić? Wydaje mi się, że tutaj zrobimy sobie punkt aptekarski. No i albo stajnie można wybudować. Punkt aptekarski, jeszcze mamy 3 punkty, które możemy wybudować. Akurat raz, dwa, trzy. Zróbmy to. Jeden punkt aptekarski. Proszę bardzo. I kolejna tura. Zobaczmy, co się dzieje. Badania zakończone. Mamy możliwość przejęcia republiki. Świątynia Bela. Co ona daje? Plus 10 punktów siły rozpowszechniania religii we wszystkich miastach. Ouu. Plus 20 jednostek estetyki w mieście. Okej. Okay. Zrobimy sobie republikę, tak jak było to wcześniej mówione. I weźmiemy sobie teraz, zrobimy, co my sobie zrobimy tutaj ciekawego? Mielenie mi się wydaje, że się przyda. To jest bardzo dobra rzecz. Przez ten młyn. Okej. Okay. I tutaj jest teraz możliwość przejęcia nowego ustroju. Mamy tak, zobaczmy. Plus 5 sztuk monet na każdą turę za każde posiadane miasto. Było w tej chwili. I to zmienimy na... plus 10 jednostek szczęścia we wszystkich miastach. Będziemy mieć plus 10 edukacji i plus 10 szczęścia wszędzie. Nie będziemy mieć estetyki i zamożności. I nie będziemy mieć pieniędzy, chociaż pieniądze dostajemy z podatków 40. Mamy większy limit miast, którego na razie nie potrzebujemy. Ale to są dwa ważne. Dwie ważne pomoce. Bardziej niż estetyka i zamożność, moim zdaniem. Stracimy kasy trochę, ale zobaczymy. Mamy 23, mieliśmy tam 49 chyba. Okej. Okay. A czy już się zmieniły tutaj te ustawienia? Zobaczmy. Republika, tak, już się ustawiło. I 76 mamy z tego. Świetnie. Zaraz się tutaj zrobi też ten punkt aptekarski, także będziemy mieć jeszcze więcej. Robimy 119 badań. Okej. Pierwszy. Wojna między Persami a Francją dobiegła końca. Dobrzono wroga. Ach, poszedł sobie stąd. No i dobrze. I bardzo dobrze. Czyli znowu jesteśmy w pełni sił, że tak powiem. Nie wiem, co ten tutaj robi. Zauważono wroga, to już wiemy. Zauważono wroga, to już wiemy. Zobaczmy, czy tu jakieś są armie. Ale raczej chyba nie. Powinno to być widoczne. No nic, mam nadzieję, że oni nam tutaj nie przeszkodzą. Twoje relacje z Persami. To jest ten, z któremu daliśmy te materiały.
Okej. Moja armia straciła 25. Ryby Solon, okej, tutaj jest dużo rzeczy aktywowanych. Przejdź tutaj, zobaczysz co jest. I tu będziemy chyba na razie stać. Czy jest pytanie, czy kończymy wojnę, bo na przykład ten... Tu zakładam, że tu nic nie ma. Nie, tu jest jedno miasto, ale to jest tych białych. Czyli tamci muszą być raczej w tamtym miejscu. Zanim tu przejdziemy, to minie 100 lat. No ale idźmy, idźmy powoli. Chyba skończymy tą wojnę. Dostaniemy punkty. Najwyżej będziemy robić kolejną wojnę tutaj z tymi. Ma chyba dwa miasta, można zobaczyć. Dobrze, kończmy wojnę. Proszę bardzo. Oblegamy. Także jeszcze jedna tura i będzie miasto zajęte. I teoretycznie byśmy mogli je przejąć, ale nie ma i takiej potrzeby. I bo to miasto jest strasznie małe. Ma tylko dwa, chociaż tutaj ma mulaki, ale te mulaki możemy przejąć sobie i tak, i tak. Nie ma takiej potrzeby. Czy on tutaj blokuje? Okej, okay, on tu blokuje. Zablokował nam dół fermentacyjny. To jest naprawdę takie śmieszne, że ci zwiadowcy mają naprawdę mocną siłę w tej grze. Trzeba na nich uważać. Dwa futra, 5 żywności, 1 uczta. Rząd został zmieniony na republikę. Wojna między Bizancjum a nieznaną nacją dobiegła końca. Stajnia zakończona. O, fajnie. I zobaczcie, można robić wozy. Także to będziemy w pierwszej kolejności robić. I do tego są potrzebne konie, które mamy. Czy też nie? 16 koni, zaraz zobaczmy. Bydło nie mamy, wielbłądów nie mamy. Niby mamy konie, ale nie produkujemy tyle koni, ile byśmy chcieli. Ale mamy 16 sztuk. Możemy ustawić, żeby zrobił nam... Będzie tych koni potrzebował strasznie dużo. Załóżmy, że dwa wozy zrobi. Drewno możemy dać, to nie jest problem. I materiały możemy dać, to nie jest problem. Także jeden wóz na 4 tury. Pytanie jest, czy tutaj nie dać lepiej... Ach, to jest dobre. Doki są dobre. No dobrze. Czyli co 4 tury dostaniemy jeden wóz, czyli 8 koni w sumie zostanie zmarnowane. W cudzysłowie. Ale świetnie, będziemy mieć wozy. Co tutaj możemy w takim razie nowego zrobić jeszcze? Słonie jeszcze możemy. Słonie możemy robić. Tu jest potrzebny obóz myśliwski, 11 tur. To jest strasznie długo. No ale cóż, tak to bywa. Jedziemy dalej, jedziemy dalej, jedziemy dalej. Bo chyba nic innego tutaj ja nie wymyślę w tym momencie. Nauka by się trochę przydała, ale tej nauki to jest i tak mało. I tu możemy jeszcze zobaczyć na przykład w centrum naszym, czy nie można wybudować kolejnego cudu świata. Zobaczmy. Jaki by nam się cud tutaj świata przydał. No jeżeli chodzi o tą religię, na religię tak bardzo nie gramy. Chociaż w religii, z tego co wiem, można dostać 12 wersetów. To jest naprawdę mega dużo. I to zależy od ilości wiernych. Także można na to grać i sobie te wersety zbierać. Ale w tej grze załóżmy, że nie będziemy tego robić. Tu jest dostępni handlarzy plus 3. To jest ciekawe. 20 zamożności w mieście to też by było ciekawe. 20 jednostek zdrowia w mieście też by było ciekawe. Tylko że kwiatów nie mamy. Ale tu już mamy więcej. Narzędzia kamienne by trzeba było znowu produkować, których nie mamy. Żeby zrobić...
Chyba, że tutaj, co tutaj, narzędzia metalowe i koła nam brakują. Sztabka metalu. Bo akurat oddaliśmy 5 sztuk. Czyli zbierajmy na wielką piramidę, bo to by nam zwiększyło bardzo mocno dochody. A pieniądze są potrzebne. Wielka piramida. Nikt tego nie buduje. Produkcja 280 jest potrzebna. To jest 250, a to jest 250. Produkcji. Ok. Ale teraz narzędzia kamienne produkować, które... Znaczy, możemy sobie część narzędzi kamiennych pewnie wymienić. Zobaczmy. Zobaczmy, jak to jest. To by trzeba było wejść najlepiej nie tutaj, tylko do tego podglądu usprawnienia. Zobaczmy, czy mamy gdzieś narzędzia kamienne. O, mamy. Narzędzia metalowe. Narzędzia metalowe. Narzędzia metalowe. No jak się tego troszkę pozbiera, będziemy to mieć. Narzędzia metalowe. To też trochę od razu... A, nie lubię tego. Tak skaczę. Farma, łuk. Dobrze od czasu do czasu zajrzeć. Także trochę kamiennych mamy. I to jest tylko centrum miasta. Zobaczmy dalej. Tutaj to wygląda dobrze. Koła nie mamy. Jeszcze koła powinniśmy produkować. O, tutaj są też narzędzia metalowe. No, więcej nie mamy. Możemy ewentualnie... Poczekajcie, poczekajcie. Znowu mi przeskoczył. Czyli to jeszcze by było jedno, tak? Załóżmy, że zróbmy w taki sposób. Ile mamy tych pół? 4. To nam na razie wystarczy w zupełności. Nie w farmie. Gdzie? Tu jest. Tu jest. Niepotrzebnie. Pługi wyłączymy i damy tutaj te narzędzia kamienne. Ile ich mamy? 5. Potrzebujemy 10, czyli masz produkować kamienne. Zobaczmy, jak szybko je będzie robił. No, nie tak szybko. Napisane 1 na 10 tur. Sporo. Materiały i drewno. 1 co 3 tury, ok. Można by tutaj było ewentualnie eksperta wrzucić, żeby to przyspieszyć. Zobaczymy, czy to coś da. Ach, tu linę można też dać. Jest cały czas 1 na 3. Ok. Jest warsztat 4. I byśmy zrobili tutaj... Warsztat 4. Gdzie ten jest warsztat 4? To by trzeba było teraz wejść znowu w inne, w inny podgląd. Tutaj zrobić warsztat. Warsztat 4. Tu włączyć. Nie, nie da się tutaj przyporządkować. Niestety. Czyli musimy wejść tutaj. Usprawnienia. Rzemieślnicy, warsztat 4. I tutaj to można zrobić. Ale też nie za dobrze. Tu dostajemy kasę, tak? Weźmiemy to, wyjmiemy i przeniesiemy to do warsztatu 4. Tutaj jest. No, cały czas 3 tury. To trzeba wyjść stąd. Ok. Cały czas 1 na 3, także to się dużo nie zmieniło. No dobrze. I to będzie strasznie długo trwać.
ale bym chciał to wybudować. Czyli jeszcze musimy jakiś inny warsztat znaleźć. Weźmiemy sobie, zobaczmy, o, tutaj jest dużo, co robi pługi. I oni przestaną robić pługi i zaczną robić... Pługi nam są w zupełności niepotrzebne. Będę zrobić linę. O, tu jest 1:2. To dobrze. I damy jeszcze jeden tam, gdzie jest pług. Dajmy im kamienne zabawy. To i to robi w ciągu 2 tur. No, to załóżmy, że około 6 tur będziemy mieć wystarczająco narzędzi kamiennych. Patrzmy jeszcze, czy coś jest nam... Tu jeszcze robi też. Ale tu możemy mu dać już co innego. Chociaż, zróbmy to. Trzeba będzie później pamiętać o tym, żeby to wyłączyć. Czy linę można tutaj wrzucić i wrócimy tutaj po jakimś czasie. Dobra, jeszcze raz sprawdźmy, co potrzebne jest do tej piramidy, bo to chyba o tą piramidę chodziło nam. Zrobimy sobie tutaj, wielka piramida. A tylko teraz liny nie mamy, ale liny sobie zdejmiemy z naszych budowli i będziemy mieć 10, także to jest ok. To nie jest akurat problem. Dobra. Czyli to mamy ustawione. I teraz tak, budowa nowego usprawnienia stajnia zakończona, to wiemy. To już jest też ustawione. Robimy wozy. Konie na to idą. Zobaczmy, kiedy tutaj będzie nowy, za 12 tur, nowe terytorium. I nowy ekspert, tak. Także to jeszcze troszkę. Dobra. Moja armia zwiadowca straciła 25 punktów. Dobrze, ale zrobiła swoje zadanie. Teraz możesz jeszcze tu wejść. Może coś znajdziesz. Jednostka bezczynna. Niech jeszcze tu podejdzie troszkę. Morza odkryje. Kolejka wytwarzania jest pusta. Bagdad. Aha, on zrobił tego skauta. Świetnie. Tak na wszelki wypadek. Sklep mięsny, tu nic nie damy. Ale muszę... Cóż on tu będzie produkował? Mamy jedno i drugie w dużych ilościach. Sól. Możemy dać sól. Z samej soli robią. Co 5 tur, ok. Dobra. Zwiadowca wyszkolony. Twoje miasto nie pracuje nad żadnym projektem. To jest Bagdad. Cóż tobie damy tutaj, Bagdadzie, kochany? Gospodę. Gospodę można zrobić jedną na miasto. I gospoda robi... Wytwarza właśnie to wykwintne posiłki. I takie by nam się przydały. Także zrobimy gospodę. Tylko pytanie, gdzie? Zrobimy strefy. Jeszcze są. Jęczmień jeszcze mamy tutaj. Wow. I ryby, i wszystko. Ale zróbmy sobie, moi mili. I tak jest jedna gospoda tylko możliwa. Tu już mamy kamienny dół, tu już mamy mieszkania. Dziwnym trafem. Punkt aptekarski. Też jest taki miszmasz. Przez to, że to robiło SI. Warsztat. No tutaj to w ogóle nie pasuje, no ale zróbmy to. Gospoda. By trzeba było wszystko wyburzyć i robić od nowa. Ale nie mamy na to możliwości i czasu. Dobra. Jedziemy sobie dalej. Kiedy te drogi będą zrobione? Za 1 turę. Świetnie. Wytworzone. Kodeks zrobiony, to ważne. Sobie możemy kodeks jeszcze pod jakieś inne miasto podrzucić.
Tu znalazł dużo. I ucztę, i pług, i koło, i tunikę, perfumy, jedwab. Niestety żadnej. A co my tam chcieliśmy? Narzędzi, tak? Rozproszenie czas pokoju. Możesz wypowiedzieć wojnę na Cigana za 20... O! Czyli mamy... Nie mamy z nikim wojny? Co się stało? Aha! Bo tu się wojna skończyła. To zaraz będziemy mieć informację. Imperium Inków. Przeciwnicy, dobrze. Tutaj to powinno być napisane. Wojna między Polską a... Nacja Polska zdobyła miasto Adon. Polska pokonuje nację i jest jej sojuszników. Utracone miasta i tak dalej. Zobaczmy, jak to wygląda tutaj, jeżeli chodzi o punktację. No, sporo tych punktów dostaliśmy. Wygrana wojna, już mamy 155 punktów, pokonane jednostki 120 punktów. Świetnie, także się opłacało. Tak jak mówię, tu jest pytanie, co zrobić z tym miastem. Potrzebujemy jeszcze szóste miasto. No w sumie, cóż ona tutaj ma? Ma Kacza. Kacza jeszcze chyba nie mamy w ogóle. Sala zgromadzeń. I farma. Przejmiemy to. Opłaca się nam. Nie ma ani możliwości dalszej ekspansji. Nie, 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 nie. To miasto weźmiemy i też zniszczymy. Zniszcz. I proszę bardzo. I tutaj mamy budowa punktu aptekarskiego została zakończona. Włączymy to sobie tutaj. Narzędzi kamiennych tu nie damy. Ani koła. Koło tu możemy ewentualnie dać. Tu nie mamy chyba co dawać. Tak, bo już to wykorzystujemy. Tutaj też wykorzystujemy. Tuniczki ceramiczne. Damniczki ceramiczne też mamy. Ale nie w takich ilościach, jakbyśmy chcieli. Także to zostawimy. To jest tylko po to, żeby tutaj, zobaczcie, mieć 86 punktów. I to oznacza, że mamy plus 50% badań naturę w tym mieście. Także to wygląda całkiem dobrze. I teraz... Dobrze, jeszcze by było... Zdrowie to też polepsza. Plus 15 jednostek zdrowia w mieście. Tak, ale mi chodzi o to. O nasz punkt aptekarski. To jest po prostu jako udogodnienie. Punkt aptekarski dodaje też zdrowie. I naukę. Plus 10. Muszę zobaczyć też tutaj. Zdrowie. Punkt aptekarski plus 5. Ładnie. I tu możemy zrobić jeszcze jeden punkt aptekarski. To najlepiej sobie ustawić w tym miejscu, bo one się wspierają. Zrobimy jeszcze jeden punkt aptekarski, żeby o tym już nie zapomnieć i mieć to wszystko z głowy. Także będziemy boostować nasze centrum świata. A nie jest, czy to jest... Nie, nie. To nie jest dobrze. Ponieważ... Jedno jeszcze tak. Będziemy mieć wtedy 96. Powyżej być to już nie jest dobrze. Ok. Dobra. Czyli to mam ustawione. Poza tym aktywowane różne rzeczy. Jak z tymi wozami? Chciałem zobaczyć ten wóz w końcu. Za ile on się będzie zrobiony? Za 3 tury dopiero. Ojejejejej. Jak to jest z tymi naszymi kamiennymi... narzędziami. Gdzie to jest? Wielka piramida. 5 kamiennych narzędzi i 8 lin. Tu się nic nie zmieniło. No to jeszcze trochę potrwa. Jednostka bezczynna. I twoje miasto osiągnęło przełom. Ouu. Tutaj robi też punkt aptekarski. Ok. Gdzież tutaj pojedziemy sobie?
tu jest dość dobre. Niech sobie idzie. Aha, i trzeba zobaczyć, czy tutaj jest... Nie. Nie doszło nic, ale mamy tutaj za mało... Za mało jedzenia, czyli musimy zobaczyć, czy jest możliwość poprawienia jedzenia. Ale niestety nie. Niestety nie. Tutaj nie mają żywności. Musimy zobaczyć, czy jest możliwość dodania żywności przez inną opcję. Też nie ma. Czyli musimy tutaj farmę budować. Dobra. To będziemy budować. Pytanie jest, gdzie? Włączmy tutaj podgląd zysków. Nie jest dobre miejsce. Tutaj nie ma w ogóle dobrego miejsca na farmę. Nie ma ani jednego dobrego miejsca na farmę. Żeby były podwójne. Pytanie jest, czy możemy ewentualnie wybrać teren, który ma... Tu byśmy mogli wybrać z dwoma. Także możemy jeszcze cofnąć naszą... Tutaj, gdzie tu jest, miej kolejkę użycie. Przyjmij region. Jeszcze raz zobaczmy. Bierzmy w takim razie tam, gdzie jest... Gdzie są dwa... Możemy wstrzymać, tak? Nie, tu nie możemy tego przyjąć. Tu nie możemy tego przejąć. Okej, okay, czyli weźmiemy sobie tutaj dwa i tu jest pięć terytoriów. Okej. Okay. I w następnej turze będziemy tutaj budować farmy. Dobrze. W takim razie będziemy kończyć na dzisiaj. Dziękuję wam za uwagę i za wszelkie wsparcie. I nie pozostaje mi nic innego do powiedzenia, jak cześć, ciao. Pozdrawiam i pa, pa.